Witamy Państwa w naszym programie, w którym gościmy starostę powiatu łukowskiego, pana Janusza Kozioła. Witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie starosto, został pan ponownie wybrany na to stanowisko decyzją większości Rady Powiatu, ale ja bym chciała wrócić do tego, co działo się po 16 listopada. To wtedy dowiedzieliśmy się, jacy radni weszli do Rady Powiatu, jak podzieliły się głosy, które ugrupowania, które stowarzyszenia, które partie polityczne otrzymały po ile mandatów. No i powiem, że te powyborcze dni przynosiły różne informacje, mówiło się nawet o zmianie koalicji w powiecie, a tymczasem w efekcie zmiana jest tylko taka, że z koalicji Prawo i Sprawiedliwość Przymierze dla Ziemi Łukowskiej, któremu pan szefuje, odeszła Platforma Obywatelska, a doszła Łukowska Wspólnota Samorządowa. Jak oceni pan to tworzenie powyborczej koalicji? Czy to było łatwe? Chyba nie do końca. To znaczy może o tyle niełatwe, że przez pierwsze bodajże 2 czy 3 dni nie wiedzieć czemu z Powiatowej Komisji Wyborczej dochodziły nieprawdziwe informacje. Nieprawdziwe informacje dotyczące wyboru jednego radnego. Nie wydaje mi się, żeby sam system przekazywania informacji tu zawiódł, bo przecież protokoły w wydaniu papierowym do Powiatowej Komisji spłynęły i ich zliczenie mogło nastąpić na ręcznych liczydłach bez problemu. Ja bym to zrobił w ciągu 10 minut najprawdopodobniej. Tylko ludzie liczą. Stąd faktycznie to pierwsze zamieszanie, które spowodowało pewne zamieszanie także w pewnych ustaleniach, rozmowach. Może wyjaśnijmy naszym widzom, że tu chodzi po prostu o to, że przez pierwsze 2 dni, zaraz po 16, radnym łukowskiej wspólnoty samorządowej, który miał otrzymać mandat, był pan Longin Kajka. Tak, a okazało się, że jednak od początku, bo protokoły były te same, radny był pan Andrzej Wisiński. Stąd mówię, nie wiedzieć czemu to zamieszanie powstało. Natomiast faktycznie to już przed wyborami było wiadome, że powstały jakby dwie grupy, jedna PSL-u z Platformą, a druga Przymierza z PiS-em. No i chodziło o to, która z tych grup, czy umawiających się koalicji, będzie po wyborach miała większość, więc minimum 12 mandatów. Okazało się, że żadna. Tym 12 mandatem, tą 12 osobą jest pan radny Andrzej Wisiński. Tak, pod koniec pierwszego tygodnia, gdy było już wszystko wiadome, gdy już były oficjalne wyniki, toczyliśmy rozmowy. Zresztą te rozmowy były toczone ze wszystkimi ugrupowaniami i z przedstawicielem samorządowców Razem, i z szefem Platformy, panem Krzysztofem Tymoszukiem, i z PSL-em, w tym z Leszkiem Świętochowskim, no i z łukowską wspólnotą samorządową, a w szczególności z panem radnym Andrzejem Wisińskim. I po tych rozmowach, licznych rozmowach, doszło do powstania tej większościowej koalicji. Mam proste pytanie. Czym przekonaliście pana Andrzeja Wisińskiego? Bo też nikt nie ukrywał, że rozmawiali z nim również przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i samorządowców Razem. On był tym 12 radnym, tym potrzebnym do powiatowej koalicji, która właściwie mogła być albo taka, albo taka. Czym go przekonaliście? Myślę, że niczym szczególnym, dlatego że pan Andrzej jest członkiem zarządu powiatu, ale z tego co wiemy, to taką propozycję miał i z drugiej strony, a więc jak widać nie o to chodziło. No i zresztą dostał 20 głosów. No tak, a więc jak widać nie o to chodziło. Przekonaliśmy spokojną, rzeczową, logiczną rozmową, argumentacją. A ile prawdy jest w tym, co mówi się o tym, że pan Andrzej Wisiński zgodził się i przystał na koalicję z Przymierzem i Prawem i Sprawiedliwością, ale w zamian za to zażądał, aby pan Władysław Karaś nie pełnił funkcji przewodniczącego Rady Powiatu. Ja w takich sprawach nie chciałbym się wypowiadać, dlatego że każda koalicja, nawet ta sama, w nowej sytuacji, w nowej kadencji przystępuje do rozmów od początku.
To nie jest tak, że wszystkie stanowiska od pierwszego do ostatniego są na nową kadencję, nawet w takim samym rozdaniu zagwarantowane. To są już takie szczegóły. My ustaliliśmy, które ugrupowanie, który komitet będzie obsadzał, czy też desygnował osoby. A następnie to już należało do decyzji danego komitetu wyborczego, czy danego ugrupowania, które osoby będą kandydatami do tych czy innych funkcji. Wspomniał Pan o tym, że toczyliście również rozmowy z przedstawicielem samorządowców Razem. Czy wówczas, gdyby Pan Henryk Lipiec, bo to o nim tutaj mowa, osoba, z którą przecież Pan Razem kiedyś pracował w samorządzie, Pan był starostą, on sekretarzem, Razem stworzyliście przymierze dla ziemi łukowskiej, gdyby się zgodził, to wówczas Pan Andrzej Wisiński nie byłby zaproszony do koalicji? Czegoś takiego wówczas nie rozważaliśmy, że jak jeden z panów się zgodzi przystać do koalicji, to już, że już się z drugim nie będzie rozmawiało, bo były to równoczesne rozmowy z przedstawicielami wszystkich tych komitetów. Więc trudno by powiedzieć, jakby się to stało, jakby to się zakończyło. Być może, że obaj mogliby uczestniczyć, bo przecież gdyby koalicja była ciut większa, to nic złego by się nie stało. A wręcz pewnie odwrotnie, byłoby lepiej. Panie starosto, a nie rozważaliście na przykład takiej sytuacji? Wprawdzie pan powiedział, że jeszcze przed wyborami były już takie wstępne deklaracje, że jest przymierze i PiS, PO-PSL. A nie rozważaliście na przykład sytuacji PSL, przymierze i już macie w IPO? I już wtedy macie większość, i to jeszcze większą. Przymiarki przed wyborami to są różne. No właśnie. Różne. A po wyborach różne. Nie dało się tak dogadać? A po wyborach rozmowy były, a zakończyły się właśnie tak, a nie inaczej. Na sesji byliśmy świadkami swoistego pojedynku. Po 4 latach współpracy, po tym jak był pan starostą w poprzedniej kadencji, a pan Krzysztof Tymoszuk z Platformy Obywatelskiej wicestarostą, to na pierwszej sesji w nowej kadencji mieliśmy pomiędzy wami taki pojedynek, można to tak nazwać. Obaj zostaliście zgłoszeni jako kandydaci na stanowisko starosty. Pan dostał 12 głosów, czyli tą większość koalicyjną, pan Tymoszuk 10 i w ten sposób ukształtowała się ta opozycja powiatowa. Czego zabrakło? Dlaczego się nie dogadaliście? Czy nie szkoda panu tych 4 lat? Jak wam się to znaczy, pracowało? 4 lat współpracy to mi nie szkoda, bo współpraca w ramach koalicji powiatowej była dobra. Zresztą nawet opozycja tak oceniała, że jeżeli chodzi o powiat, to współpraca była spokojna, rzeczowa. Przecież nie słychać było o sporach, o kłótniach pomiędzy radnymi w ramach koalicji, czy też w ramach zarządu powiatu. My naprawdę współpracowaliśmy zgodnie, dobrze się uzupełnialiśmy. Natomiast najprawdopodobniej zwyciężyły racje polityczne i to te idące od góry. Bo przecież my i po wyborach rozmawialiśmy z panem Krzysztofem Tymoszukiem, przedstawiciel PiS-u, ja, i proponowaliśmy kontynuowanie koalicji z poprzedniej kadencji. No nie spotkaliśmy się ze zrozumieniem, trudno. Chciałabym wrócić jeszcze na chwilę do osoby pana Andrzeja Wisińskiego. On przez ostatnie 4 lata był w opozycji, niejednokrotnie słyszeliśmy jego płomienne wystąpienia. Teraz, kiedy będzie w koalicji, też myśli pan, że będzie tak występował? Czy zmieni się? Jak pan to postrzega? Pan Andrzej przemawia płomiennie i pewnie nadal będzie płomiennie przemawiał, bo przecież stylu wypowiadania się czy przemawiania nie zmienia się, a może nawet i nie potrzeba. Żeby się zmienić. Natomiast na pewno to jest inny punkt widzenia. Bycie w opozycji, a bycie w koalicji. I wierzę, że teraz pan Andrzej będzie wypowiadał się z tego punktu widzenia. Natomiast mnie osobiście w minionym 4-leciu, także i wcześniej, z panem Andrzejem Wisińskim dobrze się rozmawiało. Dobrze, rzeczowo, spokojnie. Nie dzielił nas jakby zbyt wielki dystans. Pan Andrzej często przychodził na rozmowy do mnie.
A czy punkt pytania i interpelacji będzie już teraz na początku porządku obrad? A to tak, ta sprawa była już przedmiotem uzgodnień i zgodziliśmy się, że może być oczywiście na początku sesji, bo nie jest to przecież sprawa aż tak zasadnicza, żeby o nią kopię kruszyć. No, ale pan... Była pewna umowa w ramach poprzedniej koalicji, że jak tak rozpoczęliśmy po uchwaleniu statutu, takiej reguły przyjęliśmy, to już do końca kadencji powinny obowiązywać. Teraz się zmieniło. A teraz jest początek nowej kadencji, a więc i nowy porządek. Obrad, bo przypomnijmy może naszym widzom, którzy nie wiedzą, że tu właśnie chodzi o to, że pan Andrzej Wsiński konsekwentnie przez 4 lata był tym No nie radnym, tylko on, inni radni on też bardzo takie się wnioski składali. Tak, żeby ten punkt był na początku, więc teraz już wiemy, że będzie na początku. Panie starosto, chciałabym przejść do kolejnego takiego bloku pytań personalnych, związanych o personalia. Wiemy, że każda kadencja, nowa kadencja, która się rozpoczyna, to są zmiany personalne. Przeważnie wiążą się one właśnie z koalicjami zawartymi przez dane ugrupowania, przez dane partie. Chciałabym na początek zapytać o to, czy rozważa pan nowy konkurs na funkcję sekretarza powiatu? Czy tu się coś zmieni? W ogóle funkcja sekretarza powiatu nie była przedmiotem w naszych ostatnich rozmowach, a więc póki co jest bez zmian. Szpital. Mówił pan na sesji, że szpital na pewno nie będzie przekształcany, jeżeli chodzi o strukturę. Nie wspomniał pan jednak nic o dyrektorze łukowskiego szpitala. A po co miałem wspominać? Chciałam zapytać, to nie ukrywajmy, sprzed 4 lat człowiek Platformy. Powiem tak, my w rozmowach koalicyjnych aż tak daleko nie sięgaliśmy. Jeszcze? Tak, naprawdę. Chcieliśmy, by jedno stało się faktem. Funkcjonowanie tej koalicji. Więc faktycznie należało dokonać pewnego podziału funkcji w ramach prezydium rady, zarządu powiatu i to uczyniliśmy. Natomiast uznaliśmy, że rozmawianie w tej chwili o personaliach nie jest najlepszym momentem, bo to jest przełom roku 14 i 15, to po pierwsze. Po drugie, trudno jest rozmawiać o sprawach tak zasadniczych, ważnych dla powiatu, sprawach kadrowych, gdy jeszcze gołąb na dachu. Słyszeliśmy o tym, że co niektórzy już mieli wiele, wiele stanowisk porozdzielanych. Jeden z radnych powiatowych, a startujący w drugiej turze na wójta stwierdził, że nawet jak przegra, to nie będzie problemu, bo tyleż stanowisk w powiecie będzie do obsadzenia. I okazało się, że nici z tego wszystkiego wyszły. Mówi pan o panu Wolińskim? Nie wiem. Więc przed czasem nie chcieliśmy decydować o tak ważnych sprawach. Przyjdzie nowy rok. W spokoju, rzeczowo będziemy zastanawiali się, rozmawiali. Powiem tak, do końca roku dyrektor muzeum ma umowę o pracę, wynika to z nowej ustawy o muzeach. Też będziemy musieli zastanowić się. To wszystko na czas po nowym roku. Co nagle, to po diable. To pan A szpital funkcjonuje według mojej oceny nieźle. A w dodatku teraz jest przełom jednego i drugiego roku, odnowienie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przecież nic dobrego byśmy nie uczynili, gdybyśmy w szpitalu jakąkolwiek rewolucję chcieli robić. Można uznać, że niczemu to dobremu by nie służyło. Mamy też jeszcze jeden wydział w starostwie powiatowym, o którym chciałam zapytać. Chodzi mianowicie o Biuro Rady Powiatu. Tam też naczelnikiem jest osoba, którą rekomendowała w poprzedniej kadencji Platforma Obywatelska, a do tego jeszcze wrócił do pracy były radny pan Robert Baran. Trochę tam ciasno teraz. Wrócił, bo takie są zasady. Co prawda funkcji naczelnika, którą zajmował, nie ma już, ale jest obowiązek przywrócenia do pracy na tym samym lub równorzędnym stanowisku lub innym z zachowaniem przez 6 miesięcy takiego samego wynagrodzenia. Póki co pan Baran jest głównym specjalistą w Biurze Rady Powiatu.
Też w najbliższym czasie zastanowimy się, bo w biurze rady nie potrzeba tylu pracowników, gdzie skierować pana Roberta Barana. Panie starosto, chciałabym zapytać o jeszcze jedno stanowisko, o stanowisko zastępcy dyrektora w Zarządzie Dróg Powiatowych. 4 lata temu, kiedy Zbigniew Zemło był kandydatem Przymierza dla Ziemi Łukowskiej na burmistrza Łukowa, no to wydawało się to oczywiste i logiczne. Teraz, po 4 latach, pan Zbigniew Zemło nie był już waszym kandydatem, był kandydatem samorządowców Razem. I proste pytanie, czy nadal będzie zastępcą dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych? Nie wiem. Fakt, że ileś lat temu to stanowisko było stworzone dla byłego burmistrza, pana Tymoszuka. Później, jak się okazało, było potrzebne dla kolejnego byłego burmistrza. My, tak jak powiedziałem, w tych sprawach gruntownej takiej rozmowy nie prowadziliśmy. Natomiast pojawił się temat w ogóle filozofii funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych. Bo jeżeli Zarząd Dróg Powiatowych ma funkcjonować, to czemu on powinien służyć? Czy tylko administrowaniu i zlecaniu przetargów, bo w zasadzie na dzisiaj to tak jest, czy też może zastanowić się nad wyposażeniem Zarządu Dróg w pewne urządzenia, w pewien sprzęt, żeby szereg robót było wykonywanych we własnym zakresie. Podobnie jak działa to w Zarządzie Dróg Miejskich. O, chociażby, właśnie. I przed nami póki co taka rozmowa, dyskusja. I gdy ona zakończy się pewnymi konkretnymi ustaleniami, wtedy dopiero zastanowimy się, czy zostawiamy Zarząd Dróg w takim kształcie, w jakim jest, czy jednak go przeorganizujemy. I wtedy całkiem inna konstrukcja samej administracji będzie, jak też pozostałych komórek organizacyjnych. Panie starosto, tuż przed drugą turą wyborów, przed 30 listopada, widzieliśmy, jak mówi pan o współpracy z burmistrzem Dariuszem Szustkiem, podkreślając, że przez ostatnie 4 lata była to bardzo dobra współpraca. My tak z naszych obserwacji wyciągamy takie trochę chyba inne wnioski, bo przypomnijmy, że na początku był problem, jeżeli chodzi o prawo skręty na obwodnicę, były problemy z rozliczeniem za przejętą działkę. I proste pytanie, czy te sprawy się już udało załatwić, czy to właśnie teraz, po tej deklaracji o współpracy, ja będą załatwione? Mówiłem o dobrej współpracy w ciągu całych 4 lat. Problem obwodnicy wystąpił na początku kadencji. Ale nie znamy finału. Finał taki, że ustaliliśmy, że nie kontynuujemy dalej rozmów dotyczących rozliczeń za obwodnicę. Pozostawiamy sprawę w takim stanie, w jakim przejęliśmy ją od poprzedników. Czyli w takiej próżni. Próżni, ale to polegało na tym, że nie mamy stosunku do siebie jakby wzajemnych roszczeń. Miasto za grunty, a powiat za obiecywaną dotację. I tak to jest. Czyli natomiast się tylko nie potwierdziliśmy tego dokumentami. My z panem burmistrzem już w ciągu ostatnich tu kilku dni rozmawialiśmy, że na początku tej nowej kadencji trzeba będzie sprawę jakby zamknąć, pewnie w takim kształcie, w jakim ją zostawiliśmy, tylko poprzeć odpowiednimi decyzjami, dokumentami. Czyli wy nie chcecie dotacji, miasto nie chce. Najprawdopodobniej tak się to zakończy. I tematu nie będzie. To był jeden temat, który powodował pewne różnice zdań pomiędzy miastem a powiatem, no pozostawiony nam jednak przez poprzedników, którzy rozpoczęli budowę obwodnicy, a nie poprzedzili tego zadania podpisaniem porozumień. Zostały nam przekazane 2 projekty porozumień. Jedno przygotowane przez burmistrza Zemłę, a drugie przez zarząd powiatu łukowskiego. Niewiele się różniły, ale różniły i obie strony stały przy swoim. Przy swoim. Problem został. To zobaczymy, jak będzie na początku tej kadencji, ale to a jak poza pan tym wyobraża? To nasze oba samorządy w wielu różnych sprawach współpracowały. Przecież wspólne inwestycje drogowe realizowaliśmy.
miasto szereg zadań przyjmowało od nas zarząd dróg miejskich, nawet i w tym roku szereg prac wykonał w poprzednich latach. Poza tym wiele innych kwestii, czy to związanych z funkcjonowaniem zadań z zakresu kultury, wspomagaliśmy się, czy z zakresu pomocy społecznej. Także ja uważam, że nasza współpraca samorządowa w ramach powiatu i miasta, jak i z innymi samorządami, 10 pozostałymi, była dobra. Panie starosto, podczas ostatniej sesji, którą nasi widzowie już obejrzeli, mówił pan na koniec, miał pan takie wystąpienie i wspomniał pan w tym swoim wystąpieniu o placówkach opieki społecznej. Mówił pan o domach dziecka, o domach pomocy społecznej i wspomniał pan o tym, że mogą być jakieś problemy. Jakie nie problemy? Nie problemy. Że kłopoty. Też nie kłopoty. Ja powiedziałem o tym, że nowa ustawa o pieczy zastępczej powoduje, iż domy dziecka muszą w ciągu najbliższych lat być przekształcone w tak zwane rodzinne domy dziecka. Czyli, że dom dziecka nie będzie mógł liczyć więcej niż 10 dzieci. Do 12 maksymalnie. My mamy 2 domy dziecka i w obu są po 2 grupy. Więc widać, że muszą być rozczłonkowane te grupy. No, jest możliwość taka, że te domy dziecka mogą być, rodzinne domy dziecka mogą być prowadzone przez samorząd powiatowy sam. Możemy składać ofertę publiczną na prowadzenie takich rodzinnych domów dziecka przez stowarzyszenia, organizacje pozarządowe różnego rodzaju lub nawet przez osoby fizyczne. W niektórych powiatach jest to jedyne rozwiązanie już dzisiaj stosowane. Tak, więc stąd może być trochę zamieszania, jak to zwykle przy reorganizacjach, ale jedno jest ważne. Nie wiem, czy to jest wiadomość pocieszająca dla nas wszystkich, że jest potrzeba funkcjonowania domów dziecka. Bo my w tej chwili, w ostatnim czasie, kilkoro dzieci przesłaliśmy do domów dziecka poza nasz powiat, dlatego że w naszych domach dziecka nie ma już wolnych miejsc. To świadczy o tym, że no jest problem w naszych rodzinach, bo najczęściej bierzemy dzieci do domów dziecka z rodzin patologicznych, gdzie odbierane są prawa rodzicielskie rodzicom naturalnym. Czyli i to jest przykre niestety. Czyli panie starosto, czyli można powiedzieć, że nawet takich domów rodzinnych mogłoby być więcej niż 4? Mogłoby być więcej. Będą na to pieniądze? Bo ja rozumiem, że idą to zmiany. To znaczy muszą być, nie ma wyjścia, bo czy skierujemy nasze dziecko do domu dziecka poza powiat, to musimy zapłacić. A jak zorganizujemy na terenie naszego powiatu taki dom dziecka, no to też ponosimy pewne koszty, ale pracę znajdują osoby najczęściej z naszego powiatu. 4 lata temu pamiętam, że jak rozpoczynał pan swoją kadencję, to wówczas przyszły osoby pracujące wtedy w domu dziecka, który był częścią DPS-u i martwiły się o swoją pracę. Dzisiaj znów kadencję zaczyna pan od tego, ale trzeba je chyba uspokoić, że prace będą miały. Będą miały i 4 lata temu to zamieszanie było niepotrzebne, wywołały same pracownice. Wówczas faktycznie był taki okres, krótki okres, kiedy w tym domu dziecka było tylko bodajże 3 dzieci. No i jeżeli by nadal było tylko 3, to nikt nie utrzymywałby takiej placówki. Siłą rzeczy to byłoby niemożliwe. Także i dzisiaj, jutro i pojutrze i za rok, gdyby była taka sytuacja, to nikt, żaden samorząd nie pokusiłby się na ponoszenie kosztów utrzymywania takiego maluśkiego domu dziecka. Ja tak tylko, a nie inaczej tym paniom powiedziałem. To panie same zrobiły sobie problem i przy okazji jeszcze niepotrzebnego zamieszania. Panie starosto, czy w tej kadencji doczekamy się w końcu ostatecznego zakończenia tematu pod tytułem lokal dla poradni psychologiczno-pedagogicznej? Ja wiem, że teraz już przynajmniej poradnia jest u siebie, bo starostwo ten budynek kupiło od miasta, ale co z tą zapowiedzią, że szkoła muzyczna przeniesie się do budynku po 1 LO, a poradnia znów na wynajem? No, poradnia to trochę tak jakby szczęścia nie miała. Zupełnie, tyle lat. Ale to nie wynika nawet z czyjejś złej woli.
No bo niby już była ustalona docelowa siedziba, ale z racji propozycji, z jaką wyszła szkoła muzyczna, to się trochę zmieniło. My już podpisaliśmy umowę na dzierżawę pomieszczeń na najwyższej kondygnacji w budynku po byłym pierwszym LO. Kwestia jedna, kiedy szkoła muzyczna przeprowadzi modernizację tej części? Jak przeprowadzi modernizację? Oby to się stało w tym roku szkolnym. Jeszcze. No to wtedy w wakacje można by dokonać tych przemieszczeń. Szkoła muzyczna by się przeprowadziła do budynku po pierwszym LO, a poradnia do budynku po szkole muzycznej. Tylko znowu na wynajęcie. Ustaliliśmy, że nawzajem wynajmujemy sobie te pomieszczenia, ale docelowo doprowadzimy do odkupienia. Czyli Ministerstwo Dziedzictwa odkupiłoby od nas tą najwyższą kondygnację w budynku po byłym LO, a my odkupilibyśmy to, co dotychczas zajmuje szkoła muzyczna. Problem tam jest jeden, jest to współwłasność z miastem, więc należałoby uregulować sprawę, co tak na dobre należy do kogo. Ale jak współpraca jest dobra i zanosi się, że będzie dobra, to nie powinno być problemu. Panie starosto, tak na zakończenie. Najważniejsze wyzwanie na najbliższe 4 lata dla pana, dla Rady Powiatu. Wyzwań wiele, nie jedno. Między innymi ta perspektywa unijna podpowiada pewne wyzwania, bowiem już w minionej kadencji wstępne porozumienia pomiędzy 20 powiatami ziemskimi zostały podpisane w sprawie realizacji 4 megaprojektów unijnych. Są to megaprojekty, które zostały przez samorząd województwa zaliczone do tak zwanych projektów kluczowych. No i wierzymy, że w tej kadencji uda się wszystkie 4 zrealizować, bo tak jest założenie, żeby do roku 2018 były wszystkie zakończone. Chodzi tu o program dla szpitali powiatowych. Drugi dotyczy e-geodezji. Plany są takie, żeby całe województwo według jednego standardu było objęte mapą zasadniczą. Kolejny dotyczy transportu, budowy dróg. My fiszkę projektową przygotowaliśmy, złożyliśmy ją do Urzędu Marszałkowskiego, do tego megaprojektu. Wpisaliśmy tam dokończenie 3. etapu obwodnicy i ciąg drogowy od drogi wojewódzkiej Łuków-Serokomla przez Szczygły, Burzec, Adamów aż do Okrzei. Kolejny program dotyczy kształcenia zawodowego, tak bardzo ważnego dzisiaj, bo brakuje fachowców w konkretnych zawodach. W pewnym momencie kształcenie zawodowe, zwłaszcza na poziomie zasadniczym zawodowym, było mocno ograniczone, zaniedbane wręcz, miało być zlikwidowane. No i obudziliśmy się w takiej oto sytuacji, że brakuje stolarzy, cieśli, murarzy i fachowców w innych zawodach. Dzisiaj wszyscy wiemy, że trzeba to szkolnictwo odbudować. No i są duże pieniądze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. No i też jest szansa na duże pieniądze po to, żeby zmodernizować warsztaty szkolne, żeby wyposażyć warsztaty szkolne, ale i pracownie szkolne w odpowiednie urządzenia, w odpowiednie pomocy naukowe, sprzęt, w szczególności do zajęć praktycznych, do praktycznej nauki zawodu, do egzaminów zawodowych. A więc jak widać, pracy będzie wiele. Poza tym zbudowaliśmy wspólnie z miastem i z gminą jeszcze jeden duży projekt, który do kluczowych nie został zaliczony, ale pani dyrektor Departamentu Unijnego stwierdziła, że pomysł powiatu na Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej jest pomysłem bardzo ciekawym i żebyśmy go już samodzielnie dalej prowadzili, bo ma duże szanse na dobrą ocenę i zakwalifikowanie się już w ramach postępowań konkursowych. I na pewno będziemy tak czynili. Z tego, co pan mówi, dużo pracy czeka starostwo powiatowe, czeka pana, zarząd powiatu, radnych. A jak w tej całej sytuacji tych środków
zewnętrznych, tych programów unijnych, które mają przyjść. Wygląda teraz ta sytuacja, to, że w województwie mamy koalicję PO-PSL i to oni tak naprawdę decydują o rozdziale pieniędzy. Przez poprzednie 4 lata, no nie ukrywał pan tego, nie mówił o tym też otwarcie pan Krzysztof Tymoszuk, że jeździcie tam razem, idziecie tam do ludzi z PSL-u, idziecie do ludzi z Platformy i rozmawiacie. Dzięki temu na przykład powstał WORT w Łukowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Tak, dziś ale nie ma pan w koalicji ani PSL-u, ani Platformy. Ale PSL-u i w poprzedniej koalicji nie było. Ale było PO. Ale PSL-u nie było, a w większości w województwie PSL miał. Ja bym o takich sprawach nie chciał zbytnio dyskutować, dlatego że w ciągu 16 lat funkcjonowania samorządu powiatowego, a ja miałem okazję przez 14 lat pracować, mieliśmy wszelkie możliwe układy. Więc już nie raz zdarzyło się, że koalicja powiatowa znacząco różniła się od tej koalicji w województwie. Jeżeli dzisiaj ktokolwiek mówi lub chce mówić o tym, że to, że w tej gminie czy w tym powiecie koalicja nie jest z PO i Platformy, to jest źle, bo nie dostaną pieniędzy, to chyba mówi to nieuczciwie. I nie wiem, czy ktoś publicznie chciałby w ogóle tak się wypowiadać. Przecież dzisiaj mówi się otwarcie, że albo realizuje się programy kluczowe, więc bezkonkursowe, albo programy w ramach konkursów. A przecież są ponoć niezależne komisje oceniające zgłoszone wnioski, zgłoszone programy. I ponoć te komisje to komisje niezależne, fachowe i oceniają rzetelnie. Ponoć. Więc jeżeli tak, no to w czym problem? To miejmy nadzieję. Tu chodzi o to, żeby porozumiewać się czasami ponad podziałami. To miejmy nadzieję, że tego problemu nie będzie i będzie się dobrze współpracować z Urzędem Marszałkowskim. Ja w dobrą współpracę z Urzędem Marszałkowskim wierzę i wierzę, że tak będzie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.